Dobry wieczór Państwu. Hej. Mamy 27. Boże, ciągle chcę mówić stycznia, ale to jest oczywiście wrzesień. 27 września i no i będziemy tutaj jakąś kolację robić, a kolacja będzie z no z naleśników. Będzie z naleśników, ale my nie na słodko, zjemy sobie z mięsem. No. No, a to czego nie zjemy? To co? To i tak się zje. Nie no, zjemy jutro. Zjemy jutro. Jutro też robimy grochówkę. Groch tam się moczy właśnie, to jest gotowy. A właśnie, o tym grochu już mówiliśmy, proszę bardzo. Co się moczy groch. Ależ ja to pomagam w kuchni, no normalnie nawet przy grochu właśnie pomogłem. No. Tak jest. Dobrze. To będzie jedyna opcja, tak? Po prostu robisz jeden farsz, tak? Mogę ci dla odmiany, ale to będzie chyba niepotrzebnie, za dużo sobie tego narobimy. Jeszcze mogę też szpinaku zrobić. A nie, to znowu wiesz, jak to się mówi? Rozmrażanie i tak. Nie, no ze świeżego, z tego baby, ale... A, z tego, nie, to ten szpinak się przyda. Jako jutro, tak. I nie będziemy sobie robić za dużo tego... Ja chętnie zjem. Bo narobię różnych tych dodatków farszy i potem będziemy się z tym bujać, chować i wiadomo, wiesz. No, taki farsz to nawet bym zjadł do czegoś, ale spoko Maroko. Coś na przystawkę można sobie tutaj zaserwować, bo to pewnie z tym zejdzie trochę, nie? No, krócej niż ci się wydaje. No, lodówka jest pełna, no nie będę teraz, wiesz, się tu rozgrywać. Dobrze, no przecież ja mówię, że pytam tylko, czy ja mogę sobie coś, nie? Ja nie wiem co, to tak wszystko jest cholera przysłonięte. Tu mamy trochę tego sosu jeszcze białego, rozumiem? No to też do tych naleśników pasuje, nie? Aha. Ale dobra. Możemy jeszcze dorobić tego. To mam do niej... Dobra. Możesz to... go zjeść, jeszcze są składniki, można zrobić. Nie, to on tutaj naprawdę... On się tu sprawdzi. W tej sytuacji zamykam. Cebula, tu jest jeszcze jedna jakby cała moja czerwona, zamknięta. Ale to spoko, przecież ja ją chętnie zjem. A do takiego dania to właśnie lepiej tą białą dać, o. To jest piękna koncepcja. No dobra, to może ogórka kiszonego sobie przynajmniej przechrupiemy. Ty masz ochotę, czy nie? Nie. Tutaj wrzucę czosnek. Jak? Wrzucę też tutaj czosnek. Zgadzam się. Czosnek, który dostaliśmy. Tak. Pozdrawiamy Panią bardzo. Dziękujemy. Ja tego czosnku to jeszcze nie próbowałem. Ja też nie. To chętnie spróbuję. Żal mi go było. Przerabiać, bo on nawet jeżeli poleży dłużej, to nic by się przecież nie stanie. I my go sobie będziemy tak do różnych dań wykorzystywać. Chociaż przeszło mi przez chwilę przez głowę, żeby właśnie... Wiesz co zrobić. Mówisz o tym oleju, tak? Tak, i w ogóle muszę to zrobić znowu, tak czy siak, nie? Tak, to było ekstra. I w ogóle dzisiaj zorganizowałam, będziemy mieli paprykę. I z tej papryki na pewno zrobimy sobie kilka słoików ajwaru. Ło. To już w ogóle. Ale jeszcze pewnie zjemy. Bomba. Nie wiem właśnie, czy to dobrze wziąłem jeden, trzeba powiedzieć z ogórki, ale tutaj będziemy domawiać. Zobaczymy, jak tam nam pójdzie przerabianie. Dobrze. Papryka to u nas idzie. Dwa czy trzy? Malutkie. Słucham? Czosnki. No, są malutkie, a takie kąśliwe pewnie. Dobra, to dwa lepiej. Nie, no jak, weź więcej, spokojnie. No, ja to trzy. Lubię jakby, co to u mnie nie przesadzisz. Na pewno nie. Jakby tutaj się do tego czosnku dodać? Mamy totalne fiasko w tym roku, jeśli chodzi o ogórki. Mówisz o naszych ogórkach? Mówię o kiszonych. Wszystkie te, co były zrobione, faktycznie na bieżąco po prostu były zrobione. To trzeba było gorsze zrobić. Naprawdę nie będzie. A zima bez ogórków to nie, no będziemy kupować, bo u nas bardzo dużo się kupuje. Właśnie zimą szczególnie. No. Ten czosnek z kiszonych ogórków, to on jest bardziej ogórkiem kiszonym niż czosnkiem. Ale i tak jest super. To trudno, nie będziemy mieli takich swoich, to będziemy sobie kupować.
schować te ogórki, to też nie jest jakiś duży problem. Damy sobie radę. Ale akurat ogórki zimą, takie kiszone, czy kapusta kiszona, to smakuje jakoś tak wyjątkowo, nie? No, chyba tak. O, no to kapusta kiszona też jest super. Uj, u nas akurat sporo... Czekaj, wszyscy lubią? No Władek to na pewno lubi. No, wszyscy lubią. Pięknie. No jak widzicie, gotujemy razem, jak zawsze. No, proszę, proszę. No. Znam się na tym, jak mało kto. Więc tutaj beze mnie się po prostu nie może to wszystko obejść. Jak się domyślacie pewnie. Pachnie cudnie. I co, taki zapach ci nie przeszkadza? No to ciekawa sprawa. Co to? Myślałem, że się tłucze coś. Mogłoby właśnie się wytłuc. Co? A mówisz o tych białych? Są praktyczne, niesłychanie. Słuchaj, u nas takie rzeczy się przydarzą, spokojnie. Ja wiem, ale chodzi o to, że jakbyś tak wytłukło, to by po prostu... Przymus. O, już to będzie farsz. Mam to tutaj rozdziangać? To mi się przyciekało tam. Dobrze, dobrze. Proszę. No. Nie, no gruchówka i kiełbasa to starczy. Tak, moglibyśmy tu zrobić raz te zielone kary. Coś do gruchówki? Nie, no przecież nie do gruchówki, no tylko tak ogólnie, dawno nie robiliśmy. No. Tak. Mam ochotę zrobić jeszcze papierze razem jakieś rolsy. Dobrze. O, ty. Normalnie kulinarnie będzie. Bardzo. No i fajnie. Teraz jeszcze Makłowicza oglądałem z restauracjami w Krakowie i tak naprawdę to wyglądało w starym liście. Tam u niego zazwyczaj wszystko wygląda. Ale tym razem to nie były takie, wiesz, fine diningi, tylko takie bardziej no, przystępne. Dla mas. Taki, że i trochę taki, trochę w formie. Taki, nie? Nie, no wszystko super było. No. Gdzieś tam na Podgórzu był. W Krakowie i... Czekaj. A, nie wiem, gdzieś tam. Jeszcze. Nieważne. Chcę obejrzeć. I dla mnie to może być dużo pieczarek. Nawet może być bardzo dużo. O, to jest nawet w sumie super pomysł. Bo do czego masz te pieczarki tam? A, u nas się je pieczarki, nie? No. Jak dla mnie to dużo pieczarek. Tak? Tak, pewnie. Mam to przykryć czymś, czy nie? Możesz. Czy niech się wytopi ten... Ta woda. Przykryć możesz... Nie, no przykryj, tak. Nie wiem, czy to nie jest za mało tej płynu wody. Moim zdaniem to tak jakby za dużo, ale... Nie, no to przykryj. A nie redukować tego też. Ale to jeszcze chwilę. Teraz będzie jeszcze trochę więcej od tych pieczarek.
pieczarki też dadzą wodę, tak? No to dobra, to nie przykrywam tego, niech to się tutaj... No wiesz co. No może przykryć, żeby się te pieczarki zrobiły szybciej, czy jak? Jak ty myślisz? Co? No to jest jeszcze tego, że nie wiem, poczekaj spokojnie. Może zmniejszyć trochę. Na czwóreczce zostawiam. A w ogóle to ostatnio sobie wspomniałam, że mam jeszcze trochę tych mikro krewetek, tylko że to nie są niestety te dobre. A to są złe krewetki jakieś? No tak, bo to co w Selgrosie kupujecie, to one są te większe i się kupuje świeże. I no. Wtedy jak są świeże, to się je czyści odpowiednio i wszystko jakby tak ma ręce i nogi. A te małe, te takie, co się kupuje, te mniejsze, tak nie wiem, jak one się nazywają, często mrożone, no to mają, na razie są zamrożone, dwa, że mają te takie pancerzyki niby malutkie, ale dla mnie to jest takie trochę obrzydliwe, żeby ich nie obrać, więc się rozmrażam, potem się z niej bawię, nie wiem, czy to... Ale to chyba te małe to się właśnie jada z tym. Tylko, że jak widzę te kreski czarne na nich, to mnie tak jakoś... No kreski czarne? No te jeźdźca, czy co one tam mają. No tak, tak. No ale mam jeszcze ich trochę w zamrażarce, kiedyś kupiłam, nie naszło i... O widzisz, to... No, tobie to by się nie chciało, a pewnie byś też nie miała czasu, ale możesz mnie wysłać do Selgrosa po jakieś zakupy takie delikatesowe. Znaczy nie to, żeby mi się nie chciało, ja bym pojechała, tylko z drugiej strony, wiesz, jak ja miałam, to strasznie dużo czasu mi zajmie, ale bym no dlatego wracać. Mówię, no. Dlatego mówię, że ja to mogę zrobić. Powiesz mi co i ja tam się obkupię i będziemy mieli fajne rzeczy, tak, w domu. No. Bo teraz będziemy pewnie dużo siedzieli w domu długo i tak. I będzie nam się chciało gotować. Ja w ogóle muszę się z dzieciakami jakoś wybrać, znaczy muszę. Sorry, zauważyłem, wie, że nam się będzie chciało gotować, nie? To znaczy, że my razem gotujemy cały czas, widzisz? Ja może zaraz właśnie tak w większym gronie też tak pomyślałam ostatnio. Mhm. To też fajnie nam się gotuje, jak się jesteśmy... No nie? Tak towarzysko. Tak, tak, tak. No. I pewnie zaczną się częściej takie spotkania właśnie, że się tam coś zacznie gotować, coś robić, coś wymyślać. I to jest bardzo fajne w sumie. Takie siedzenie w kuchni i... Nie? Tak, no to jest ekstra. No zawsze, no fajnie to wychodzi, tak. Mówisz o ogórku? No. To jest przedostatni słoik, tak? Bo na dole nie mamy nic. Nie mam. No, raczej. Tak, poproszę. Tam. To moje? Ale one miały być chyba tak na szybko, na mało solne. Na morze. I wyjechaliśmy. I one już takie po prostu sobie postały. No właśnie, zawsze słone robię, ale jakieś takie są. Nie, to według mnie to są bardzo słone. Ja bym to nie wydziwiał. I co, dajesz to, tak? Pokaż. Pokaż mi, co my tu mamy. Gustowali, tak. Super. Nie mogę sobie dać rady z tym palcem, cały czas mnie boli, już od dłuższego czasu. Dobra. No, bo tu była jeszcze jakaś... Co tam? Chcę tego zadowolować. Ja to mogę rozmieszać, jak chcesz. Ale zapach. Masz czynę? No. Sprawdzę, jak to smakuje. Ekstra. No. O Boże, jakie to dobre. No. On jest ostry, czy nie? No, pikantny.
No to czuć. Dobra. To teraz tutaj mamy trochę chyba za dużo wody. No spokojnie. Daj. No mówię, że tylko ten sygnalizuje, ale to się zaraz odteguje, nie? Czy my tam na dole w tej nie mamy takiej łomży tej, tego bączka? Tu mamy. Były chyba, nie? Ze dwa. No właśnie, chyba sobie zaraz tam wykopię. A tu jeszcze jakaś inna łomża leży, widzę. To jest, ja to miałam do podziwienia. A to daj mi to, to ja wybiję to. Ale ja to chciałam łyczka dostać tego. Dobra. To ja nawet wolę tamtą. Jedna? Dobrze, ale to ja wolę tamtego, jak ty no chcesz proszę, tutaj. Ale ja całego tego to nie. No wiadomo. No, sekunda. Momencik. Po bólu. To będzie jako wkład, taki żeby się... Zapieczemy sobie to jeszcze w tym, na patelni, w sensie tak, wiesz, dogrzejemy takiego naleśnika. Z tym serem na wierzchu. Znaczy w środku, na mięsie i zamkniemy. To sobie, żebyś sorry. Tak dobrze. Dobra, niech sobie to paruje, to może ja to trochę przyspieszę teraz, nie? Niech dostanie siódemeczkę tutaj. Niech nam się redukuje. Nie chcesz okno otworzyć? Nie, no pytam, czy ci ten zapach nie będzie przeszkadzał, ale widzę, że masz te buty założone, czy tam skarpetony takie. To zimno ci, tak? No nie, założyłam, nie wiem. Pięknie mi to wychodzi. Tutaj mozzarella. Tutaj gouda. Proszę bardzo. Serowa. Co tam teraz? Nic. To już nakładańsko będzie? Nie, no zaraz, zaraz. A czekaj, ta patelnia to tu jest nie bez powodu, tak? No. No to miodziunio. Tego mięsa. O, to dawaj. Chciałem zmienić temat. Jednak zostajemy na razie.
Jak dla mnie to możesz mocno posolić. Jeśli tam nie ma w ogóle soli, to, to zdecydowanie, no. Dobra, kurczę. A jeszcze pierwszy. Tak, tak. Tyle? Za mało. Co to? Bo ten sos jest pikantny, nie wiem jak bardzo. Aha. Alright, alright, dobrze. Chciałem zmienić temat. Że no ostatnio trochę jeżdżę na rowerze, to znaczy, no tak, jak na mnie to dużo, tak. No i zauważyłem, że mam znajomych takiego kolegę Szymona, który tam się mocno zajmuje rowerami. I coś tam nagrywał i na elektrykach sobie przejechali przez Antałówkę, no Kuźnicę, wiadomo. Wjechali sobie na Kalatówki i to było fajowe, tylko że elektrykiem i to takim, wiesz, na takich grubych tam kołach, więc strzelam, że no jeszcze tam znając jego, to pewnie ten rower to kosztuje pewnie ze 3 dychy albo i więcej. To na takim chyba nie będę wjeżdżał. No, to może, wie, jak bardzo się wkręcisz. To może na skałki sobie po prostu będę jeździł, tyle. Zwykłym. Tańszym. Zeroemisyjny. W ogóle bezkosztowy. Zdrowszy będziesz. Zdrowszy będę, tak. Same plusy. Same plusy. Tak, że rower ma taki peszek, że ja muszę uważać, żeby sobie tą... Bo i tak miałem zawsze takie nogi, wiesz. Raczej z większych niż patyków i nie chcę mieć takich napompowanych za bardzo. Muszę się tam pilnować z przerzutkami. Ja taką mam trochę sylwetkę jak Maradona. No mówiłem. A mnie to... czas. Staram się jak to przełożyć, żeby mi się to nie roz... Nie roz... Szczególnie zawsze jazda rowerem na Kalatówki to wydawało mi się kompletnym bezsensem. No i może taka jest. Tylko on tam zaznaczał, że to jest rower z zawieszeniem takim pełnym. I może to wtedy zmienia postać rzeczy. To tak a propos informacji o gotowaniu. Nie mam nic do dodania, nie wiem. Jak patrzyłam na tych, którzy wjeżdżają na rowerze na Kalatówki, to było mi żal w sumie, no ale... Ale na Antałówkę to już by było fajne wjechać. Ja w ogóle muszę sobie tak, no, tego busa muszę przyszykować, wiesz? Muszę wywalić z niego fotele. Będę mógł tam swobodnie wozić deskę i będę mógł tam swobodnie wozić rower bez żadnego tam składania, odpinania koła i, nie wiem, przyczepiania do bagażników. Prawda? Tak, tak. No co, no poważnie mówię. No tak, no. Nie wiem, że... Na tej desce to ja byłem w tym roku dwa razy. Słownie dwa. W zeszłym roku chyba ani razu. Nie, byłem. A no, no, dwa lata temu nie byłem nie ani razu. Nie ma co dziwić, no my nie siedzimy tutaj. Nawet jak siedzimy, to mamy tyle różnych rzeczy do zawsze pomysłów do zrobienia, że... To jest trochę tak jak z nartami w Zakopanem, jak mieszkaliśmy. Tak. No ni cholery nie umiałem tego przeboleć, że tu się już muszę naszykować, przebierać, zakładać buty, zjeżdżasz telefon, zatrzymuj się, wyciągaj ten telefon, zdejmuj te rękawice, no co to za przyjemność. No, no i tak. I szczerze, to ja przecież na nartach nie byłem dobrych 5 lat albo i więcej. I wcale się nie śpieszę. Nie.
Nie. Sama procedura nartowa mi się nie podoba. No tak. Jak ja mam to teraz zrobić? Żeby to miało sens. Ale co masz na myśli? Poczekaj, bo tu ja bym to chyba jeszcze wytopił, nie? Trochę. Dobra, ja już to rozgrzewam tą patelnię. Zastanawiam. Chociaż nie, no dobra, można to zrobić bez tego sosu, nie? No. To taki zabiegowy będzie? No, może tak. Dobra. Ty, a one nie powinny być podwójne? Że za cienkie są? No, żeby one się nie chciały, wiesz, pod wpływem tego, tej wody. Czy przeginam? Nie wiem, możemy ci tak zrobić. No, żeby się nie chciało to, no, wiesz, przesiąknąć i tak rozmięknąć, nie? Weź sobie tą łyżką może dotykaj, żeby tej wody nie nakładać. O właśnie. Czasem nie zawadzi, widzisz? No i co, tą wodę będziemy pić, czy co? Spokojnie, ta woda się przyda. Ty się już tam nie stresuj za bardzo. Ten biały sos osobno, prawda? Tak. Żeby on pozostał zimny. To na pół złożyła po prostu. I żebyśmy jedli to widelcem, tak? Normalnie. Tak, oczywiście. No. Dobrze, dobrze. Nie, to podwójne nasiki były całkowicie potrzebne. No to przepraszam. Najmocniej. Dobra, to teraz pojedyncze. To jak chcesz, to ja zjem tego podwójnego. Napcham się tym ciastem. Zamiast mięsa. Pani Basiu, pani tu spojrzy może, co? Hmm? Tutaj z jednej strony mamy, dobra, a jeszcze bym poprosił panią. Halo? Halo, halo? Tutaj? O, no nie no. Wszystko rozmazane. O, teraz. Mam cię całą, uwaga. Dobra. Jest. Właśnie robię miniaturkę. Którą wy już widzieliście. Tak jak normalnie, jak portfel to wygląda. Źle zrobiłam. Trzeba było ser położyć od spodu. I na to mięso. I wtedy łatwiej by mi to było... Komasz? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie. A to naleśnik, gdzie ten ser? Ser i na to mięso. A ten ser i tak się zrobi, spokojnie. No nie wiem. Poza tym ta mozzarella jest taka mięciutka. Może tam... No to nie będzie Golda, nie? Czy tam inny, Adamski. No piękna kolacja przed nami. Tak, i ten sos będzie... Datki. Tak, ale on właśnie powinien być zimny, nie? No i złotki. Tak, pozostać zimny, a nie żeby go tam gdzieś do środka ładować. W ogóle to wczoraj karmiłem ugryzia i zostawiłem tamten kubek z Bolesławca. Dobrze, że go tam gdzieś ogonem nie chlasnął, bo to byłaby... To by była spora strata, no. Pomóc ci to zrobić? Czy sobie dasz radę? Przewrócić, bo mnie denerwuje, że to jest tutaj takie... Ty, a czemu to się tak nie chce jakoś zarumienić mocniej? Czy się zarumieniło właśnie? Tak, tak, zarumieniło się. Ale jest takie... Tak, no, no. Wow. Ależ to wygląda. Basiu, Barbaro, spójrz tu, Zaro, o, cyk, nie, teraz, o, no dobra, coś tu mam. Wiem, ale przecież ja tutaj dbam o dobro kanału. Bardzo dobrze. Warzyw to już się obżarliśmy cały dzień. I teraz może być bez warzyw. Całkiem bez warzyw. Chyba, że ogórek kiszony. Co?
Zrzucaj mi to, zrzucaj. To jest moje. To trzeba było mi to zrzucić. Co się tak przejmujesz? To wyłączam. Jak zjemy, to będę robić następne. Tak, pięknie. To niech sobie tutaj pyrka. Pyrkosz, a nie jedziesz. No, trochę to wygląda jak zajebiste śniadanie. Śniadanie? No takie rzeczy już chcę, że tak pociągam. Zaraz się tu wyreguluję z tym. Widelce, noże, tak? Dwa widelce. Dwa noże. Okej. Łyżka do tego sosu jest? Nie pomyślałem, łyżka do sosu. Alright, a łyżka jest w ogóle spod wiaty. Yeah. Z kompletu IKEA-owego. No! Czy do tego ogórek kiszony jest... Może być. Wielce ok? Czy może zrobić? Być. Ja nie chcę, dziękuję. Nie, no to dobra. To, to ok. Dobrze. Za dużo trochę czosnku tu dzisiaj naładowałam. No, czosnku to nigdy nie jest za dużo. Akurat. Wolę akurat ten sos bez nadmiernej ilości czosnku. Ten? Mhm. No nie. No to skosztuj, Babaro. Rozpocznij ucztę. Zaro. Za chwilę. No. No ale co, wszystko ok? Nie, nie mam. Tam niedosolone coś tam? Ale się okaże. A właśnie. To wszystko musi być w komplecie z sosem. Ze sosem, jak to woli. A teraz jak ten sos będzie zimny, to jutro złożyć takie naleśniki będzie dużo lepiej. Nawet w takie, takie ćwiartki jakby. A mówisz i o sosie tym... tym mięsnym. Dobra, już wiem, o co mi chodzi. W każdym razie już chcę się rozwijać. Jutro będzie łatwiej to poskładać i zapiec tak jak chciałam. Już masz serwetkę. Pusteczka się. Ło, bomba. Poważnie, zróbcie sobie to w domu. Czekaj, nie wiem, czy jeszcze najechałem na ser, bo to może być jeszcze lepiej zaraz z tym serem. No, chyba tak. Nie, to nałożę w ten sposób. No, to smacznego. Naprawdę bomba. No w sumie farsz jak do spaghetti, nie? Nie wiem jakim cudem, ale coś w tym sosie jest takiego orzeźwiającego. Tym białym, no. Jakby cytryna? Nie, tam zazwyczaj daje taki sam zestaw. A tu by cytryna nie pasowała? Nie wiem. Jezu, jak ja dzisiaj jem, rozmawiam wszystko. Nie przejmuj się, Barbaro. Dobra, to co, tutaj kończę. Aha. Bierzemy się za żarcie. Życzcie nam powodzenia, żebyśmy zjedli chociaż dwa takie. Nie sądzę. Się zobaczy.